Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest taka piękna pogoda. Właśnie wyszło słoneczko i po prostu nie mogę ze szczęścia, dlatego że tak bardzo na to czekałam. Ja chyba jestem na baterie słoneczne, zdecydowanie. Jak widzę słońce na niebie, to od razu uśmiech na twarzy i od razu więcej się chce. Nie mogę się doczekać spaceru z psami, tego dłuższego. Zabiorę was ze sobą i pokażę wam, jaką mamy piękną okolicę. Po prostu uwielbiam to, że niedaleko mamy las. W lesie jest staw i jest po prostu cudownie, także jest gdzie spacerować, a ja naprawdę dbam o to, żeby psy w ciągu dnia miały dużo do roboty, także pójdziemy sobie na spacerek i zaraz pójdziemy też do sklepu, dlatego że dzisiaj na obiad będziemy robić taki azjatycki makaron. Przepis, który ostatnio pokazał mi Konrad, jak u niego byłam, to właśnie taki makaron zrobił. Jest mega banalny, a jest po prostu przepyszny, także jeśli lubicie takie azjatyckie smaki, to koniecznie musicie spróbować. Pokażę wam oczywiście wszystko, co trzeba kupić i krok po kroku, jak to się robi. I w ogóle pokażę wam, co stoi tutaj za mną, dlatego że przyszła mi wczoraj paczka PR-owa, którą jestem po prostu oczarowana. Właśnie ostatnio, jak byłam w Warszawie u Konrada, to mówiłam mu, że zwykle na eventach CeraVe, sama nigdy nie byłam, ale widziałam na różnych relacjach, są ich produkty w takich po prostu ogromnych rozmiarach i że strasznie mi się to podoba, bo super to wygląda. I otwieram wczoraj paczkę, a tam taki ogromny podkład od Maybelline. Oczywiście jest to, no niestety, tylko opakowanie, ale robi wrażenie, strasznie mi się to podoba. A w środku są prawdziwe podkłady, dostałam je w trzech kolorach i ten najjaśniejszy, czyli 03, zdążyłam sobie już przetestować wczoraj i powiem wam, że jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, to naprawdę super, także jestem go bardzo ciekawa, jak będzie trzymał się na twarzy, jak będzie się sprawdzał później, bo na ten pierwszy rzut oka to bardzo mi się spodobał. I do zrobienia tego dania będziecie potrzebować pora. Będziemy używać dokładnie tej jego części. Sos słodkie chili. Ja ten akurat dostałam w Biedronce. Sos sojowy. Ten znowu kupiłam w Lidlu, jeśli ktoś byłby ciekawy. Cebula, dwa jajka. Będę pokazywać porcje dla dwóch osób, więc będą to dwa jajka. Dwie zupki chińskie, natomiast będziemy używać z nich tylko makaronu. Jeśli chodzi o przyprawy, to nie będziemy ich dodawać. I mięso opcjonalnie. Dzisiaj jest cieplutko, ponad 15 stopni, ja oczywiście w kaloszach, ale to dlatego, że nasza trasa, którą chodzimy codziennie na długie spacery, wygląda tak. Żałuję, że nie ma kaloszy dla psów. Szczerze mówiąc, by się przydały, bo oni zawsze wychodzą brudni z tego lasu, ale przynajmniej są szczęśliwi. Taki spacerek fajny? Fajny spacerek? Oczywiście, w błotku najlepszy, prawda? No to idziemy. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, dlatego że tą trasą nie chodzimy w sumie od zeszłego lata. Dopiero na jesień zaczęłam tędy chodzić i wydaje mi się, że kiedyś tędy szłam i to chyba nawet w lato nie wysycha. Więc tutaj po prostu cały czas są takie bagna i błota. Tutaj niby ktoś nową ścieżkę wydeptał, ale jest tak samo błotnista. Uwaga! Thank you.
Ja już leżę sobie w łóżku i zaraz będę odpalać Netflixa. Ostatnio stwierdziłam, że świetną formą na szlifowanie języka będzie oglądanie serialu po angielsku. Oglądam jeden z moich ulubionych seriali, czyli Breaking Bad, z racji tego, że oglądałam go już 2 razy. To znam mniej więcej kontekst. Uważam, że to jest ważne, jak na pierwszy raz, kiedy oglądam sobie jakiś serial po angielsku. I włączyłam sobie oryginalny dźwięk, czyli angielski, i do tego angielskie napisy. To jest bardzo ważne, dlatego że jak włączycie sobie polskie napisy, to na pewno nie skupicie się na tym, co oni mówią. I jeśli nie zrozumiecie czegoś ze słuchu, to macie napisy, a jeśli nie zrozumiecie jakiegoś słówka bądź zwrotu, to ja wtedy włączam sobie polskie napisy. Czasem nie wszystko jest przetłumaczone słowo w słowo, więc wtedy, jeśli tak nie jest, to po prostu wrzucam to sobie do tłumacza. I powiem Wam, że pierwsze odcinki trochę ciężko było mi się skupić, ale teraz już się przyzwyczaiłam i nawet spoko mi się ogląda ten serial. W ogóle uwielbiam ten serial, także to też mnie tak napędza, żeby faktycznie to oglądać, i jestem wciąż zaciekawiona, mimo że oglądam go 3 raz. I właśnie widzę, że w proponowanych wyświetlił mi się kolejny serial, który na pewno też obejrzę sobie po angielsku, kiedy skończę Breaking Bad, i jest to Sposób na morderstwo. Ja go oglądałam raz po polsku. I w sumie dawno to było, kilka lat temu. Nie pamiętam, a wiem, że bardzo mi się podobał, także na pewno będę go oglądać. Także ja zaraz odpalam sobie jeszcze jakąś część odcinka, ale chciałam Wam pokazać jeszcze, co trzymam przy łóżku, dlatego że to uwielbiam i się chyba od tego uzależniłam. Jest to mgiełka, którą sikam sobie pościel przed spaniem, o zapachu lawendowym z The Body Shopu. Ja ją mam z kalendarza adwentowego, w ogóle jest mega wydajna, dlatego że codziennie psikam ją sobie pościel, tak jak mówię, ja się już od niej uzależniłam i jest jej jeszcze tyle. Także praktycznie cała butelka. I powiem Wam, że ten zapach jest naprawdę przepiękny. Mega nastraja mnie do snu. Ernie, do nowej pani. Idzie, dawaj. Dawaj. Dawaj, do nowej pani. Idziemy do nowej pani. Elmuśka, teraz Elmuśka. Do nowej pani, Elmuśka. Biorę go. Biorę go. Hej wszystkim, dzisiaj ja przejmuję vloga. Przyjechaliśmy do galerii. Mamy pomysł taki, żeby kupić sobie takie same ubrania. No i chcemy nagrać jakiegoś TikToka, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo mam nadzieję, że jakieś ubrania u nas znajdziemy. Jest. Myślę, bardzo że różnica wzrostu. To jest największy problem. Może także jak jakieś koszulki, to nie będzie problemu, no ale żeby kupić na przykład identyczne spodnie, no to nie wiem jak. Nie wiem, czy to będzie możliwe w ogóle. Zakupy zrobione. Nie będę Wam pokazywać tutaj wszystkich rzeczy, dlatego że całość będziecie mogli zobaczyć już na Instagramie, także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Tak jak mówiliśmy w samochodzie, obawialiśmy się, że największym problemem będą spodnie. Okazało się wręcz przeciwnie. Spodnie udało nam się znaleźć w idealnych rozmiarach i na mnie, i na Dominika. Także super, wręcz do tego stopnia, że przy tym modelu zastanawiam się, czego sobie po prostu nie zostawić, bo leżą naprawdę super i bardzo mi się podobają. Jeszcze lepiej jakby były czarne, one są takie trochę szaro-granatowe, ale są naprawdę fajne i leżą super. Także na Instagramie będziecie mogli zobaczyć całość. I jeszcze jak wychodziliśmy, to wstąpiłam do Rossmana, dlatego że właśnie skończył mi się balsam do demakijażu. Powiem Wam, że jeśli chodzi o demakijaż, to ja uwielbiam dwuetapowe oczyszczanie i nie wyobrażam sobie umyć twarzy tylko jednym produktem. Zawsze muszę najpierw ten makijaż czymś rozpuścić. I właśnie ten balsam z Fluff mi się już skończył. Ja go bardzo lubię. Natomiast kupiłam teraz ponownie ten olejek z Facebook. Ja już miałam chyba 2 opakowania tego olejku i on też bardzo dobrze mi się sprawdza i zastanawiam się, czy nie jest bardziej wydajny od tego balsamu właśnie z Fluff. Oba produkty moim zdaniem są naprawdę super, ale wydaje mi się, że ten chyba starczy mi na dłużej. Taka dzika.
piątek wieczór w końcu. A po treningu może nie najlepsza opcja na potreningowy, ale za to jaka pyszna. Krewetki ze Shrimp House, jeśli nie jedliście, to mega polecamy. To jest chyba sieciówka, nie? Wydaje mi się, że jest tak, w różnych miastach, także jeśli w waszym jest, to koniecznie sobie zamówcie. Jeśli chcecie, to mam też wszyscy dla was kod na Volta. Nie polecamy, bo jeszcze nie zjedliśmy. Ale jedliśmy już wcześniej, są mega pyszne. Ja polecam. I mamy krewetki w tempurze, 36 sztuk. Także na pewno będziemy frytki, sałatkę. Na jedzenie. Ale frytki są spoko, nie? Jak frytki zawsze smakują mi raczej w maku, tak uważam, że te są całkiem git. Myślę, no i sosiki. Może nawet taki... ten sos jest ostry. Myślę, że nawet ten kubełek jest dla większej ilości osób, nie? Że trzy no spokojnie się najedzą. No, tak. Bo one przez to, że są całe w tempurze, są mega syte i tłuste, więc... Też dodatkowo macie frytki, nie? Które też jakby mają kalorie. Smacznego. Strasznie mi się nie chce, ale z racji tego, że jutro nagrywamy, a jestem blada jak ściana, to muszę na to jakoś zaradzić i zaraz będę się szybko smarować tą pianką samoopalającą. Wydaje mi się, że w jakimś vlogu Wam ją już pokazywałam. Ona jest całkiem spoko. Najważniejsze jest to, że możecie posmarować się nią na szybko i na pewno nie zrobicie sobie nią krzywdy. Ja nałożę tak z 2-3 warstwy, żeby ten efekt był troszeczkę lepszy i przy tak bladej skórze, jaką ją mam teraz, to efekt na pewno będzie widoczny. I jak ostatnio posmarowałam się nią 2 noce z rzędu na urodziny, to te nogi wyglądały na naprawdę opalone, także będę się właśnie na szybko ratować. Minusem jest to, że zawsze jak się tą pianką smaruję, to jest mi strasznie zimno, a ja jestem teraz w szlafroczku, już taka zagrzana, no trudno, będę musiała przeboleć. W przeciwieństwie do samoopalacza możecie śmiało nałożyć ją po prostu ręką, także daję na skórę, rozsmarowuję. Potem oczywiście warto te dłonie umyć, bo będziecie mieli je brzydkie, pomarańczowe. Natomiast jak te dłonie umyjecie, to wtedy nie będzie problemu. I jak widzicie, ona jest przezroczysta, również w przeciwieństwie do opalacza. Może to trochę mylić, bo nie za bardzo wiadomo, gdzie się posmarowaliście, ale jak będziecie sumienni i posmarujecie faktycznie całe ciało, dobrze rozsmarujecie, to na pewno krzywdy sobie nią nie zrobicie. Jesteśmy po nagraniu pierwszego TikToka. Wydaje mi się, że wyszedł spoko, a tobie? Wydaje mi się, że tak. I coraz bardziej zastanawiam się nad tym, czy faktycznie sobie nie zostawić tych spodni. Podobają mi się, są takie mega luźne. Fajnie wyglądają do tych butów, no tylko ten kolor. No spodnie masz spoko, ta koszulka za duża. Koszulka za duża. Ona jest raczej do zwrotu. Koszulka na pewno, ale spodnie męskie. No za to ja koszulkę na pewno zostawiam. Spodnie właśnie się zastanawiam. Pasują ci coś innego. Coraz bardziej mi się podobają, więc może sobie zostawię na jakiś festiwal. No właśnie. A tym bardziej, że kosztował tylko 100 zł. I co ciekawe, na metce jest właśnie cena 180 i na to jest naklejona nowa cena, nie promocyjna, bo nie jest w żadnym innym kolorze, tylko tak samo biała, na 99, więc nie wiem dlaczego, ale w sumie stówka za takie spodnie, to myślę, że to wcale nie jest tak źle jak na dzisiejsze czasy. Dla ciebie to 100 zł, dla mnie to 2 dni roboty. Bańczyk. A to nie wszystko, bo jeszcze mamy kolejną stylówkę. Bierzemy się do pracy, bo chcemy wyjść na spacer. Jest dzisiaj mega fajna pogoda, a psy, no, czekają. No. Dawaj też takie przejście, co ja mówię właśnie. Może nie.